Co, myśleliście, że scena jak w Matrixie? W żadnym wypadku. 718 lub 500. 718. Warunki, jakie panują w tym samochodzie, są spartańskie. Deska trzeszcząca. Ta kierownica jest taka wielka. Duża jest. Ten kokpit tutaj mogący zmieścić dwa duże kubki z kawą, które się mogą potem rozlać. No i ogólnie wszystko takie amerykańskie, nie? Ale to wszystko nie jest ważne. To wszystko nie jest ważne, wiecie dlaczego? Bo jak wciśniesz pedał gazu, to zapominasz o tym, co wszystko Cię otacza. Słuchajcie. Ja Cię pierdzie. Mógłbym tak cały dzień. Dobra, stop. Miałem ochłonąć, ale tak, ale się nie da. Nie da się po prostu. Jaki dźwięk jest. Ciekawe, czy da się tutaj gdzieś znaleźć jakiś tunel. Nie porywa. Umówmy się, amerykańskie samochody zawsze były takie, prawda? Ale ten samochód nie kupuje się po to, żeby patrzeć na jego wnętrze, czy przebywać w ładnym wnętrzu. Kupuje się po to, żeby po prostu nadać szyku. Jedziesz tym samochodem, mając do dyspozycji 717, przepraszam, koni i 880 Nm. Jesteś po prostu królem show. Słuchajcie, muszę Wam to pokazać. Muszę się gościa przytrzymać. Gotowi? Dobra, więcej nie. Ten samochód nie jest dla wszystkich. Ktoś, kto decyduje się na zakup takiego auta, musi mieć bieg cojones. Naprawdę. Ja boję się wyłączyć kontrolę trakcji. A wiecie dlaczego? Patrzcie. Dodam gaz. Cały czas na straży stoi kontrola trakcji, która w jakiś niebotyczny i majestatyczny sposób stara się uchronić Ciebie od śmierci, od nagłej śmierci. Nie wiem, co by było, jakbyśmy wyłączyli trakcję. No, dodam, że już opony, które są na tylnej osi, no, praktycznie się już nie nadają do jazdy. Ale kogo to obchodzi? Po prostu jazda tym samochodem sprawia mi wielką przyjemność. To jest chyba jeden z najlepszych samochodów, które jeździłem w tym roku. O, dodam, że najszybszych przy dwutonowym klocku żelbetonowym te hamulce działają, no naprawdę, bardzo dobrze. Duży Brembo, to chyba z tego co wiem, są to jedne z największych hamulców produkowanych, wstawianych w Dodge'ach, znaczy no, w tych samochodach. Do tej pory amerykańskie samochody kojarzyły mi się tylko z vanami wielkimi, zapakowanymi dziećmi i takimi dużymi, otyłymi, amerykańskimi obywatelami. A w tej chwili jadę takim też amerykańskim samochodem, ale on w żaden sposób nie przypomina takiego auta,
gdzie moglibyśmy zapakować jakiekolwiek dzieci. Te dzieci by się bały. Ten samochód jest tak okrutny i tak straszliwy, że dzieci w przedszkolu można by było nimi straszyć. Zjedz zupkę, bo przyjedzie Arek i będzie burczał. Po prostu masakra. Wiecie, dlaczego wykonanie tego samochodu mam gdzieś? Bo najważniejsze w tym samochodzie jest to. Sorry. O kurde! Tak, właśnie przyspiesza 718 koni. To jest 6,2 litra. No, to co chciałbym powiedzieć, to nic innego jak krnąbrny, plastikowy samochód. Ta nieporadna stylizacja, jak i przetłoczenia gdzieś, i te plastiki powodują zbyt dużą niechęć do samochodów amerykańskich. Duża kierownica, nie mająca nic wspólnego ze sportem. Plastiki imitujące karbon, czy też ryfel aluminium, to beznadziejne. Tak jakoś mało miejsca w tym samochodzie. Jadę na stację paliw, bo już chyba czwarty raz już tak troszkę nawet nie wiem co powiedzieć, już po prostu kończymy, koniec!